Bo właśnie do Was mówię na żywo, że tak powinno być, że powinni, powinniście być po prostu spokojni. Cześć, ja jestem spokojny, ja muszę jeszcze udostępnić w paru miejscach, więc możecie teraz też udostępnić w paru miejscach <laughs> tą naszą transmisję na żywo. Eee, fajnie, że jesteście. Ja nadaję z takiego nietypowego miejsca, bo jestem na kwarantannie, w związku z tym nie mogę iść do mojej norki. Tak to wyszło. Eee, no ale ze spokojem, podchodźmy do wszystkiego ze spokojem. Eee, nadajemy z miejsca, w którym po prostu mamy czuć się dobrze i, i tyle. Dzisiaj głównym tematem oczywiście będzie nauczanie hybrydowe. Eee, jakkolwiek je rozumiemy, bo nawet jeszcze plakatu men nam nie dał, żebyśmy byli w stanie zrozumieć, czym ma być to nauczanie hybrydowe, a bez plakatu, no to ciężko będzie to ogarnąć. Ale spokojnie oni do poniedziałku mają czas. Część z nas jest na zdalnym, ja tutaj pod Poznaniem i w okolicach Poznania czerwona strefa, więc totalnie zdalne. Znaczy, poza tym jest tam kwarantanny, no ale coś oczywiście dla moich uczniów zrobię. A, no, a cały, cała szkoła średnia kto wie, co będzie później w przyszłości ze szkoły, szkołami podstawowymi wchodzi na hybrydę. No, a ponoć hybryda jest ekologiczna więc zobaczymy, jak tam nasza bryka pojedzie i będzie mało opaliła, no bo będzie mało kopciła. Także ja tylko tu udostępnię te rzeczy, o właśnie, właśnie, właśnie. Już w Was jest prawie 400 osób, jesteście szaleni. E, cudownie, bardzo Wam dziękuję. W takim razie, że jesteście, postaram Was się nie zawieść. E, znowu, nie ma e, jednego, mm, nie ma jednego. Mm. Jednego rozwiązania na, na to wszystko. Porozmawiamy sobie i pokażę Wam kilka praktycznych sztuczek, jak można byłoby to zrobić. Znowu, ja nie przetestowałem czegoś takiego. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że gdybym posta został postawiony przed faktem nauczania hybrydowego, to dokładnie tak bym to robił. To, co Wam teraz pokażę. E, ale oczywiście to nie jest tak, że mm, ja to zrobiłem, bo wiadomo, że <laughs> ja jestem. Aktualnie na stuprocentowo zdalnym, zaczek mi się skończy kwarantanna. Eee, no, ale myślę, że mam jakiś pomysł na hybrydowe, tylko najpierw musimy pomyśleć o dwóch modelach, jakie w szkołach mogą być zaimplementowane, e, i pogadać sobie o tym, który jest lepszy, jeśli w ogóle. Eee, a ja jeszcze muszę nadal udostępnić, wiecie co, bo ja mam problem z tym. O, tu jest dyskusja. Eee, na wydarzeniu, wiecie? Eee, zapraszam. Zapraszam. Też możecie udostępniać, gdzie się da. Mam nadzieję, że mnie słychać i że mnie widać. Dosyć dobrze. Z tego miejsca, w którym jestem, bo tutaj zrobiłem sobie taką, wiecie, e, norę domową. Tu taka ciekawostka: e, Strażak Sam i ogień to, to mniej więcej znowu jest ta sama sytuacja, w której znaleźliśmy się w marcu. E, no Normalnie niespodziewane, nie? Normalnie nikt się tego nie spodziewał, że to się może wydarzyć. To po prostu przyszło tak nagle że ja się w ogóle nie dziwię, nie? Ja się w ogóle nie dziwię, że nic nie zostało zrobione. Nie tak błyskawicznie myśleć o tym, że od marca do mm, października to są tylko no 7 miesięcy, więc to jest nagły pożar. To jest nagły pożar, to nie można było być na tym w ogóle przygotowanym, że coś takiego jest, więc e, zrozummy tych, którzy nie zdążyli i, i, i przemiczmy e, ich, bo myślę, że tutaj nic nie wymyślimy, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o to. Dobra. E, słuchajcie. E, cześć, obecne, cudownie. Ja tylko sobie tutaj przewinę. E, 530 osób. Dobra. E, to zaczynamy, bo tu nie ma jakby. E, nie ma jakby przeciągu, co, co tam za długo, za długo opowiadać. Ma być konkretnie, po to przyszliście z piątek, w ogóle jesteście niesamowici, że w ogóle Wam się chciało ten piątek spędzić tutaj ze mną. Moja rodzina jest zamknięta teraz w sypialni dzieci, żeby nam nie hałasowała, więc wybaczcie, jak tutaj wbiegnie jakiś mój młodszy albo starszy syn, chyba, że żona na przykład, nie, i stwierdzą, że nie wiem, muszą skorzystać z toalety na przykład, nie? Takie warunki. Takie warunki home, home office i home nauczanie, dobrze to wszyscy znacie. Okej, okay, zacznijmy od początku. Eee, zacznijmy od początku. Tu, 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 tu. Nauczanie hybrydowe, bo o zdalnym nie będziemy rozmawiali. Nauczanie hybrydowe to są dwa modele. Jeden z modeli, który w niektórych szkołach jest wdrażany. Eee, to jest model, i te, ten jest w miarę OK. Że pół szkoły przychodzi, a pół szkoły zostaje i ma robione normalnie z planem lekcji nauczanie zdalne. Czyli mamy klasa, pierwsza A, druga A i trzecia A idą do szkoły. I w szkole prowadzimy lekcje, bo chodzi o to, żeby ograniczyć rzeczywiście ilość uczniów na korytarzach i w, i, i w ogóle w społeczności szkolnej a druga część szkoły w tym czasie ma, w tym danym tygodniu na przykład ma nauczanie zdalne, czyli ja nie wiem, mając z pierwszą A, przychodzą do mnie fizycznie na lekcje, ale już druga A czy tam druga B, pierwsza B na przykład zgodnie z rozporządzeniem na przykład dyrektora zostaje w domu i zaraz jak mam z nimi lekcję z pierwszą B, to wtedy łączę się, jakbym robił normalne, zdalne, zdalne nauczanie za pomocą jakiejkolwiek platformy, znowu będę polecał totalnie, żebyście, jeśli w szkołach jeszcze nie wybraliście, czy to Office 365 czy G Suite, to naprawdę Zdecydujcie się na jakiś jeden z systemów, a nie po prostu prowizorki, bo to nie ma sensu. Absolutnie znowu będę, zawsze będę to mówił. I głęboko w to wierzę. I tutaj nie, 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 chcę, nie chcę tracić już czasu na dyskusję. Eee, i, i, czyli ja w tym momencie sobie odpalam na przykład Teams i łączę się z klasą pierwszą B i prowadzę lekcje dla całej klasy pierwszej B. Jest dzwonek i wtedy wchodzi klasa druga A, która jest w szkole na szkolnych korytarzach. To jest jeden z modeli. Drugi model, e, który też jest w szkołach wprowadzany i ten jest trudniejszy i o nim sobie będziemy dzisiaj rozmawiali, e, to jest model pół na pół. To znaczy pół klasy jest w domu i ogląda lekcję przy kąpie, a pół klasy jest w sali. Ali lekcyjnej i ogląda nauczyciela na żywo. I teraz tak, powiedzmy sobie szczerze, że ja trochę ogarniam technologię, nie? Tam Coś tam okumam bazę, ale aż tak podzielnej uwagi, znaczy pewnie bym dał radę, ale powiem wam, że już boję się tego wysiłku, być takiego mentalnego, żeby zabawiać, w cudzysłowie oczywiście, zabawiać u trzymać uwagę na lekcji drugiej grupy. Jak dla mnie to jestanie bardzo trudne, bardzo takie cyrkowe, bo z jednej strony wystarczy stać od komputera i odejść, i już te osoby, które są przed monitorem, czegoś nie widzą, nie słyszą, rozkojarzają się. Już wiecie, w, w, w klasie na lekcji czasami jedno zdanie albo, albo dwie minuty wypowiedzi nauczyciela są na tyle kluczowe, że wszystko, co usłyszę później, bez tych dwóch minut już mi się nie klei. I, i to jest też taka sytuacja właśnie, która które jest trudną sytuacją. Więc ja dzisiaj chcę, chciałbym Wam pokazać, jak zrobić być może taki scenariusz zajęć hybrydowych, tych dzielonych pół na pół, w których można. No nie wiem, dopieścić, no to jest w cudzysłowie, ale można jakby nie zgubić, o może tak, nie zgubić tych i tamtych. nie, Jest sporo wymagań po drodze chciałbym wam od razu na samym początku powiedzieć, że 45 minut wtedy będzie za mało, żeby zrobić to normalnie jako, jako, jako lekcji. Zawsze będziecie potrzebowali trochę więcej czasu na to, żeby zorganizować jedną i drugą, dru drugą grupę, szczególnie tę grupę w internecie, bo ona będzie wymagała trochę więcej wtedy powiedzmy wysiłku, albo żeby przygotować sobie salę. Teraz z kolei z kolejne wyzwanie, jakie widzę w szkołach, to jest to, że ja jestem nauczycielem, który, nie wiem jak u was w szkołach na przykład jest, ale biegam między salami. To jest oczywiste, uczniowie zostają w miejscach, a my chodzimy między różnymi klasami. Teraz wyobraźcie sobie, że przygotujecie sobie swoje miejsce pracy, tak jak ja tutaj teraz mam przygotowane, żeby Wam potem pokazać, jak można tak zrobić. Ale co z tego, skoro za chwilę musicie to wszystko spakować i iść gdzieś indziej, to rozłożyć? To zupełnie się nie sprawdzi. Czyli jeżeli będziecie mieli tak zwany model hybrydowy pół na pół, to, to też warto, żebyście wtedy znowu wrócili z powrotem do tego, że jest Wasza klasa, tak? gdzie macie ten sprzęt chociaż podstawowy, uszykowany i uczniowie wchodzą do Was. A nie odwrotnie, bo to totalnie się rozsypie, totalnie się rozsypie. E, więc, no, to, to, to taka, taka ważna uwaga, e, a propos tego, jak można się teraz zorganizować w tym takim dosyć panicznym, panicznym czasie, bo wiem, że wielu dyrektorów teraz będzie się zastanawiało, jak mają to zrobić. Ja absolutnie nie mam do nich pretensji, że nie wiedzą, jak to zrobić. E, plakatu jeszcze nie ma. Rozumiecie, plakatu nie ma, no to skąd mamy to wiedzieć? Ale e, jeżeli macie wybór, to jest. Jest gdzieś tam wola jakiegoś organu prowadzącego, czy, czy ktokolwiek, nie wiem kto teraz ma, czy Sanepid rządzi szkołami, nie, wiem, nie mam pojęcia. To chciałbym, żebyście pomyśleli o tym, żeby zarekomendować jednak dyrektorowi e, pół szkoły w szkole, a pół szkoły na zdalnym. Rozumiecie, że jakby całe klasy delegujemy. To jakby pojawia się znowu problem tego, że mamy pełną liczbę dzieciaków obsadę w klasie, tak? czy jak ja mam na przykład w jednej z klas 34 osoby, no to znowu zagęszczenie jest bardzo duże, co powoduje jakieś niebezpieczeństwa, i tak dalej, ale sposób pracy jest dużo prostszy. Dużo prostszy. I dużo bardziej, mam wrażenie, będzie wydajniejszy, wydajny, jeśli chodzi o, 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 o efekt edukacyjny. Ale wiem też, że wiele szkół szykuje pół na pół, bo gdzieś usłyszało, że to się da zrobić. No to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, bo żeby to zrobić dobrze, to trzeba mieć chociażby podstawowy sprzęt. I nie zawsze tym sprzętem jest laptop z kamerką, dlatego że kamerki w laptopach bywają różne, a już nie mówiąc o mikrofonach, jak bywają różne. I wiecie dobrze, jak cokolwiek oglądacie w internecie, to dla Was bardzo ważną rzeczą jest dźwięk. Ja zawsze staram się zrobić go najlepiej, jak potrafię. strażak sam cały czas nam tutaj gasi pożar, i mam wrażenie, że teraz do mnie, znaczy do, dobrze mnie słyszycie, ale kiedy wyłączyłbym ten mikrofon. Dosyć masywny, i tak dalej, i gadałbym do kropeczki, która tutaj jest w monitorze. I za chwilę, na chwilę bym się odsunął od tej kropeczki. Pogłos w sali dużej byłby na tyle duży, że jakaś tam część klasy zupełnie przestaje rozumieć, co mówi nauczyciel, który jest przy tablicy. Bo pamiętajcie znowu, jak, jak to działa. Kiedy ja jestem przy tablicy, mówię do tablicy, odbija się dźwięk. Ci, którzy są w sali, usłyszą, ale ci, którzy są przy komputerze, to ten odbity dźwięk trafia do takiej małej czarnej dziurki. E, więc e, to będzie znowu nierealne. Będą widzieli kogoś, a szczególnie wasze plecy, nie mówiąc już o innej części ciała, e, piszącą coś na tablicy, co może być tak cienkie, że nie będzie tego ta kamerka, która jest zbudowana w laptopa w ogóle w rozdzielczości gdzieś tam widziała. Więc będzie po prostu, jeżeli to jest biała tablica, to będzie białe nadal z jakimiś maziami ciemnymi, albo jeżeli to jest zielona tablica z kredą, to będzie miała zielona tablica z jakimiś czasami jasnymi kre kreskami. I dlatego ucznia po drugiej stronie też to będzie. Mm, też to będzie no, on tego nie, nie, nie zobaczy. Nie dość, że nie usłyszy, to jeszcze nie zobaczy. No to pierwsze, co zrobię, to wyłączy ten kamerkę i mikrofon stwierdzi, że bez sensu. I będzie wam pisał na czacie, że to się w ogóle nie sprawdza i będzie ma pretensje do was, a wy się będzie frustru, frustrowali, bo nie macie pojęcia, jak sobie z tym poradzić. Bo to nie jest łatwe. Bo to nie jest łatwe, żeby to ogarnąć tą hybrydę. E, więc ustalmy już, na samym początku, że tam gdzie się da, to dzielmy szkołę na pół. Tam, gdzie się nie da, to teraz wam, jak można byłoby to w miarę z głową robić. Ja wykorzystam do tego platformy, na których ja pracuję, bo uważam, byłoby to nieuczciwe, gdybyśmy teraz spędzili milion czas, milion minut na jakichś platformach i omawiali sobie, jak można to zrobić. Ja dzisiaj wam pokażę, jak można pracować za pomocą hybrydowo, za pomocą Teamsów i za pomocą OneNota'. To są takie dwie rzeczy, które uważam, że są, byłyby takim świetnym combo, e, świetnym kombo hybrydowym, jeśli by przyszło do, co do czego. Co jest też ciekawe, jeśli pracujecie w szkole na G-Suite, na przykład, to też możecie zrobić spotkanie na MIT-ie, Nie ma z tym żadnego problemu, na Classroomie odpalić a i tak dalej. Ale uwaga, w komputerach z Windowsem 10 jest zbudowany OneNote. I Maciej, Danielu, który być może ogląda, to gdzieś wie dobrze, że tego OneNote'a trochę mi jeszcze zazdrości. I w tym OneNote, znowu jak udostępnicie ekran z OneNote'em, no to co, co, co to ma za znaczenie, że jesteście w G-Suite w swojej klasie, bo u was jest Google, na przykład, ale udostępniacie program OneNote, w którym możecie prowadzić. Lekcje. To jest fantastyczne, tak? I jednocześnie chciałbym, żebyście też myśleli o tym. Znowu, to nie jest tak, że da się to zrobić idealnie. W szkole, w każdej klasie powinien być ten tennik multimedialny, pamiętajcie o tym. Minimum, rzutnik multimedialny, który jest na. na nie musi być tablicy. Interaktywna. Po prostu chodzi o to, żeby to był rzutnik gdzieś tam puszczony na klasę, żeby klasa to widziała i ten ekran, który będzie rzucony na rzutnik, będą transmitowali w sieci. Czyli jeżeli będziemy tam w OneNote coś pisali, to będą jedni i drudzy to widzieli. No, przy okazji w ogóle zapisuje się notatka dla klasy, jeśli macie notes z zajęć podłączony w Teamsach, a jeśli nie, to po prostu będziecie mieli notatkę w swoim prywatnym notesie. Bo uwaga, OneNote jest standardowo instalowany w komputerach z Windowsem 10. Więc jeśli w waszym komputerze, czy to szkolnym, czy prywatnym. No, co mogę powiedzieć, jest zainstalowany Windows 10, to nieważne na jakim, nie wiem, czy będziecie się przez Zoom łączyli, czy przez Discorda, ale pamiętajcie, jednak jakby przede wszystkim mówię o systemowych rozwiązaniach, czyli Office 365 i Teamsy lub Google G Suite i Classroom, ale no, różnie to bywa w szkołach, szkoły bywają różnie zorganizowane, to wtedy udostępniacie OneNote, w którym możecie sobie przygotować jako segregatory, takie z lekcjami i tak dalej tematami. Tą treść dla jednej i dla drugiej grupy, tej połowy, która jest w klasie i tej połowy, której nie ma w klasie, i musicie niestety przykleić się do komputera. To jest jakby takie założenie: kiedy mamy ten, to działanie pół na pół, to, to, to musicie siedzieć bardziej przy komputerze, bo dlatego, że w sytuacji nie, nie, jumboard się nie sprawdzi. Dlatego, że słuchajcie, dlatego że patrzycie tam. Macie swoją klasę przed nimi, tak? no to możecie z nimi nawiązać kontakt, rozmawiać i tak dalej. Ale kiedy patrzycie, tutaj jest ta grupa, grupa uczniów w internecie, i oni w tym czasie też by chcieli widzieć dokładnie to, co widzi tamta grupa. I to w drugą stronę, jeśli bardziej skupicie się na tych uczniach z internetu, to jedni, znaczy ci obecni w klasie też nic nie stracą, bo będą mieli to wyświetlone na rzutniku, ale wy pracujecie jakby przy komputerze. Rzadziej wstajecie, tak, trud, bo każde wasze wstanie to jest oderwanie od, to tracicie tutaj tych uczniów przy to jest, to, jest, to, jest, to jest ważne. Taki podstawowy set, który powinniście mieć teraz, na przykład w salach informatycznych, znaczy w salach komputerowych, to dobrze by było, gdyby to był komputer z monitorem drugim, znaczy laptop, na przykład z monitorem i z rzutnikiem na splitterze. Co to znaczy na splitterze, czyli. Ja wam pokażę, jak u mnie to wygląda, dobra? Yy, szybka prezentacja, bo na początku zrobimy sobie wstęp techniczny, potem wam pokażę, jak na tym pracować. Yy, no oczywiście internet, tak, no jasne, jest. No, dziękuję bardzo. No tak, bez internetu będzie ciężko, nie? Internet też się może zatkać, nie? Więc przygotujcie się na przykład na taką sytuację, że jeśli macie, nie wiem, osę, tak, jakieś tam routery mogą się zagrać, bo wtedy wszyscy wchodzimy na lekcje i wszyscy zaczynamy transmitować. To jest ogromne obciążenie szkolnej sieci. Będzie lagowało na maksa. I w sytuacji, w której coś takiego się wydarzy, a macie np. nie wiem, nielimitowany pakiet, znowu mówię o, o znowu łataniu rzeczywistości, jedni łatają plakatami, a inni łatają swoimi rzeczami, które sobie wypracowali przez lata, no to wtedy udostępniacie sobie internet ze swojej telefonii komórkowej. Dlaczego? Bo on jest niezależny, tak? Kiedy zatyka się szkolny internet, to wtedy odpalacie telefon, z telefonu, tylko pamiętajcie, to bardzo, 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 bardzo mocno będzie żarło pakiet. Nadawanie, jeśli macie. Jeśli macie, li, jeśli macie limitowany pakiet, no to nie, to wtedy nie udostępniacie. Chyba, że dyrektor wam zabrał jakieś karty z nielimitowanym e, abonamentem. Bo ja uważam, że też internet się. Totatnie, e, totatnie, jezu, totalnie totalnie zatka. Dobra. Zobaczcie, co ja dla was też przygotowałem, jeśli chodzi o, o, o porady. Ja sobie odczepię na chwilę mikrofon. Będzie totalna, totalnie spontanicznie, prowizorycznie wam pokażę, jak u mnie wygląda rzeczy na, na biurku. Chcę wam opowiedzieć o tym. Um, mm -hmm. O, dobra, czekajcie. Trochę będzie drgała teraz kamera. O! Dobra, czyli zobaczcie, ja tu mam. Tu mam kompa. Teraz uwaga, eee, mam sobie mikrofon, i teraz zobaczcie jedna ważna rzecz. A tu mam drugi monitor. Dlaczego drugi monitor? Bo ja mogę, zobaczcie, widzieć to, co Wam udostępniam za chwilę, za chwilę będzie A tu będę widział moją tak zwaną reżyserkę. Dlatego nauczyciel też powinien mieć dwa monitory. I najlepiej, gdyby ten sygnał z tego monitora był rozdzielony na rzutnik. Czyli to, co tu się dzieje na monitorze drugim, leci od razu na rzutnik. Czyli ja mam na swoim komputerze lub odwrotnie, oczywiście. Tu może być główny komputer, tak, główny monitor. A ten jest dla mnie takim podglądem, gdzie mogę sobie tutaj czatować z, no, z moimi uczniami, którzy są w onlinech i tak dalej. Czyli dobrze jest mieć tych, tych kilka podglądów, to jest takie minimum. Potem kolejna rzecz, która, która jest bardzo ważna dla nauczycieli, szczególnie matematyków, przyrodników, no to jest ten tablet graficzny. On nie kosztuje dużo, są różne modele. Ja ostatnio kupowałem za jakieś 200-200 chyba złotych. Ten akurat nie, bo ten jest dużo starszy. Jak działa tablet graficzny? Tablet graficzny jest po prostu prostą rzeczą. Czekajcie. O. Jest po prostu. Aj, nie mogę wyjąć tego rysika. Przepraszam Was bardzo. O, teraz widzicie, tak to jest, praca jedną ręką, jest czarną powłoką dotykową i mamy do tego taki specjalny rysik, podłączamy sobie na kabel USB do komputera i instaluje nam się i wtedy każdy nasz ruch jakby, który przykładamy do rysika jest bardzo precyzyjnie przekładany na ekran, tak jakbyśmy my myszką teoretycznie działali, tylko że wiecie, dobrze, teraz nie trzymam myszki, czyli każdy mój symbol chemiczny, czy, czy matematyka, czy cokolwiek, co chcecie zrobić, narysować, zaznaczyć, strzałkę zrobić, będzie dużo bardziej precyzyjne, a to w tym momencie przenosi właśnie ten cały panel dotykowy na ekran i tam sobie zaznaczacie, czy to w PowerPointie, czy w OneNote coś zaczynacie rysować. Nie jest to drogie, wiem, że wielu szkół to zainwestowało, być może teraz trzeba będzie to doinwestować. Wystarczy najtańszy, przewodowy, dosyć istotny, żeby był przewodowy. Ja akurat mam stary model Wacoma bo wiem, że są jeszcze tak zwane chujony. Na Allegro możecie sobie poszukać. No, więc to tablet graficzny fajnie się sprawdza, jeśli chodzi o notowanie i przenoszenie pewnych treści i wtedy one będą. Widoczne zarówno na rzutniku, jak i na kompie. Mówicie, że to jest nierealne. Uwierzcie mi, czasami w szkołach jest bardzo dużo zbędnych monitorów, znaczy takich, których jest za dużo w sali informatycznej. Zobaczcie, pogadacie z informatykiem, i on wam wtedy podłączy. Tak, tak żebyście mieli jedno, jeden obraz i drugi obraz, i, i wtedy macie te dwie niezależne rzeczy. Mówiliśmy też o, o mikrofonach. Słuchajcie, ten mikrofon, który, do którego, z którego do was rozmawiam, to jest Rode. Nazywa się on tak fajnie NTG-USB, bodajże, NT-USB jakoś tak. Bardzo dobry mikrofon, jak słychać. Podłącza się go normalnie kabelkiem do USB, także nie ma problemu. Stawiacie sobie go przy nabiórku i działa. Są też tańsze wersje. Polecam wam mikrofon Novox NC1. Gdybyście kupowali coś dla szkoły, to Novox NC1 to jest taki do, dobry mikrofon. A gdyby ktoś z Was bardzo chciał, gdyby ktoś z Was bardzo chciał, też trochę ruszać się po klasie, ale nadal, żeby, żeby można było Was słyszeć w tych internetach, to ja przetestowałem sobie bardzo fajne modele bezprzewodowych mikrofonów, słuchajcie. Nazywają się Saramonic Belling 500, zaraz będzie pewnie widać, mam nadzieję. No złap ostrość. Saramonic, Saramonic Belling 500, nie łapię ostrości, wybaczcie. Może teraz. O, proszę bardzo. Saramonic Belling 500. Było w chwilę widać, jak to działa. Słuchajcie, to jest, to jest odbiornik i go się montuje do komputera. Zobaczcie, ma wyjście normalnie jack, czyli to podłączam tak, gdzie mikrofon do komputera. Tak, takie coś. A teraz uwaga i włączam sobie. Ładuje się przez USB, tak jak powerbanka. Na wiele godzin starczy. A z drugiej strony mam, zobaczcie, w kieszeni sobie biorę coś takiego i to jest też Saramonic. I to jest bezprzewodowy zestaw właśnie mikrofonów krawatowych. I ja w tym momencie one się bezprzewodowo sobie przesyłają dźwięk, okay? to sobie przyczepiam koszulkę tak jak macie, do, do koszuli czy do koszulki mikrofon i wtedy mogę chodzić sobie po sali i słyszą, słyszą mnie wszyscy, bo mam podłączony mikrofon bezprzewodowo do, do, do komputera, pamiętajcie. Ja mam akurat, który mam dwa takie nadajniki, one też bez, mikro, bez tych małych mikrofoników na kabelku będą działać, bo mają, mają ciekawostkę, uwaga, mają wbudowany mikrofon tutaj. Czyli mogę sobie na klips przyczepić do koszulki i mogę sobie chodzić. Nie? I one wystarczy, że się włączy, tu mamy też włącznik, włączam sobie nadajnik, włączam sobie odbiornik przy komputerze i mogę sobie już chodzić. Jestem niezależny od kabli, od niczego, jeśli chodzi o dźwięk. dźwięk. E, tak, a tutaj, jeśli chodzi o to, czasami, jeśli wam będzie brakowało wtyczek, zobaczcie, bo ja mam taką sytuację, że w moim komputerze aktualnie już brakuje wtyczek, nie? No i teraz zobaczcie, e, wkładam sobie do jednego USB tutaj, e, tu włożyłem sobie taką, taki, takiego huba, widzicie? To jest hub USB, tani, jeden z najtańszych e, i te wszystkie wtyczki, które tutaj widzicie to są trzy dodatkowe gniazda jakby USB gdybym chciał podłączyć sobie mikrofony i tak dalej a, a brakuje mi miejsca, nie? To wtedy możecie sobie takiego huba położyć no i to są takie rzeczy, które są, o powiedzmy takie minimum, nie? Mikrofon dobry e, i, I tablet graficzny. Mówimy tutaj oczywiście o przedmiotowcach, którzy potrzebują. O przedmiotowcach, którzy. Postaram się zrobić w opisie tego postu później te sprzęty wam gdzieś tam wymienić, także będziecie mogli sobie wejść spokojnie na to jeszcze raz potem posprawdzać. Mikrofon NoWox NC1 polecam, tani, sprawdzony tablet Wacom, Wacom albo Wacoma, albo Huona, Huion hu przez samocha. E, i do tego e, jeśli, jeśli Wam zależy, a w szkole na przykład macie być może jakąś taką możliwość, to się potem te, te mikrofony się przydają spokojnie do na przykład, nie wiem, szkolnego kółka filmowego, czy do robienia wywiadów, to nie ginie, ten sprzęt nie ginie, Saramonic, czyli Saramonic Belling 500, ja mam taki model właśnie na Jacka i mam dwa takie nadajniki, e, jeden odbiornik, który podłączam sobie ewentualnie do komputera lub do telefonu. No właśnie, jeszcze a propos, a propos rzeczy, które warto czasami, bo być może nie będziecie mieli kamerek, a kamerka, która mnie nagrywa, którą wam totalnie polecam, to jest Logitech C920. Zawsze o tym będę mówił, że to jest naprawdę świetna kamerka. Są też następne modele, możecie ich szukać, ale ta naprawdę się świetnie sprawdza. Logitech, czyli Logitech C920. A to, co tutaj mam, to jest też taki mały statyw, który może sobie na biurko postawić. E, bardzo go lubię, często z nim gdzieś wszędzie jeżdżę. I mam do niego też uchwyt, nie dość, że mogę tutaj sobie do niego zamontować tą kamerkę Logitech C920, e, bo, bo, bo ma gwint. Kamerka też ma gwint. Ona teraz jest na statywie takim tani fotograficznym, e, postawiona za 70 zł, więc też mogę sobie spokojnie, swobodnie rozmawiać, więc jeżeli w szkole macie coś takiego i chcielibyście pokazać więcej sali, to też możecie sobie taką kamerkę właśnie na kablu internetową odsunąć od komputera, co powoduje, że więcej jesteście w stanie pokazać na na w przestrzeni lekcyjnej. A tutaj zobaczcie, mam taką. Za 3 zł, chyba w, na, w internecie na Allegro, kupiłem sobie taką końcówkę, w którą włoży telefon, mogę włożyć. I co jest też ciekawe, taką naj, najprostszą z tych wszystkich form jest na przykład uruchomienie czasami tele, na telefonie e, Teamsów czy Mita i transmitowanie z telefonu. Czyli ja mogę sobie tutaj włożyć telefon i mogę transmitować telefon, postawić sobie go na biurko na przykład i, i będzie transmitował też mi z telefonu bezpośrednio w sieć. Ale on wtedy oczywiście nie będzie transmitował mi tego, co robię na komputerze. Pamiętajcie o tym, nie, bo on transmituje tylko obraz i dźwięk. Ale jest, ale jest jednocześnie, wasze telefony są prawdopodobnie najlepszymi kamerkami i mikrofonami, które macie często w swoich salach. Ja, na co trzeba wtedy uważać? Na to, że telefon lubi się czasami przegrzać, jak bardzo długo pracuje na. Nie zrobi mu to krzywdy, ale może się czasami wyłączyć. No i oczywiście szybko bateria będzie leciała. W związku z tym, jeżeli będziecie stosowali takie nadawanie za pomocą telefonu, przy hybrydzie na przykład. To pamiętajcie, żeby telefon był cały czas podłączony na przykład ładowarką do prądu. To jest też istotne, bo inaczej Wam się bardzo szybko rozładuje. E, ok, e, dobra, to to. E, nie, 2000 na pewno nie są e, koszty. To, to, ten mikrofon jest drogi, ale tak jak Wam powiedziałem, że te mikrofony kosztują 100 nie pamiętam, już nie pamiętam, bo ostatnio kupowałem to nie wiem 200 zł, czy ileś ten z Novox NC1. Kamerka jest droga, ona była kiedyś tania, ale przed pandemią to była tania, można było ją za 300 wydorwać, a teraz kosztuje chyba z 600, nie? Także pamiętajcie, po prostu jest popyt, nie więc jakby dlatego ona nie, ona No i tablet yy, jest istotny, no chyba że, no chyba że poszaleje Dajecie. Ja mam taki tablet. Mój komputer jest z rysikiem, co oznacza, że mogę sobie bezpośrednio po ekranie rysować i to wszystko też będę wam dzisiaj pokazywał. Ale nie jest to konieczne, nie? nie jest to konieczne. Można podłączyć sobie przez USB normalnie tablet graficzny. Cześć, Patryku. Patryku. Tak, da się ten mikrofon bezprzewodowy, Michale, odpowiadam, podłączyć do telefonu bez problemu, jeśli masz w telefonie Jacka wejście lub przejściówkę z USB-C na Jacka. One normalnie współpracują z telefonami, także spoko. Czy można używać od biedy słuchawek Bluetooth jako mikrofonów? Tak, też tak próbowałem robić. Tak się w ogóle łączyłem z TVN-em na Dzień Dobry TVN. Kiedyś, bez z mojej norki, tak, może już to działać. Wystarczy z komputerem wtedy po prostu zsynchronizować sobie tą słuchawkę Bluetooth. Ona też będzie dawała dźwięk, ale pamiętajcie, on jest taki bardziej, hmm, no wiecie jaki, nie? W sensie taki, hmm, no, no. no. No, taki jak z, z słuchawki Bluetooth, nie. Ale, ale styknie. Jak macie, to po prostu trzeba, no co? No, ktoś da nam plakat i resztę musimy kombinować sami. Dobra, uwaga. Y, jedziemy sobie y, dalej. Jak, jak już było trochę o sprzęcie, takim minimum z minimum, to teraz jak go wykorzystać? Y, Okej, okay, no to w takim razie, uwaga, lecimy z tematami. Y, udostępniam swój ekran y, i mam nadzieję, że wszystko będzie działało. Tak, jak Wam powiedziałem, ja pokażę to na przykładzie Teamsów, bo, bo uważam, że na akurat no, na nich pracuję, więc nie będę Wam mówił, że, że robię na czymś innym, więc tu bym wiedział, jak to wykorzystać, ok? Dobra, to ja się przełączę na, na ekranik. Co tu zrobić, żeby działało? Słuchajcie. Ok, zrobimy tak nowocześnie. Jestem ciekaw, czy to zadziała, wiecie? bo ja też tutaj testuję. Czekajcie, bo tak. O, właśnie, właśnie. Kurde, też jestem dobry, nie? Dobry jestem. W ogóle to jest fajne. Nie wiem, czy wiecie, że teraz właśnie korzystam, uwaga, uwaga, z bardzo fajnej aplikacji, która jest, niestety działa tylko z tymi kamerkami Logitech, więc jeśli ją macie, to polecam Wam totalnie. Aplikacja ściąga się za darmo, nazywa się ona Uwaga. Logi, Logi Capture, jakoś tak, Logi Capture od Logitecha e, wydali i ona wygląda świetnie, jeśli chodzi o to, że możemy tam sobie właśnie udostępniać ekrany i tak dalej. Ona wykrywa tą kamerkę, można sobie jakieś napisy, tak jak widzicie, ten jak ugryźć nauczanie hybrydowe, to wszystko zrobione jest w tym programie jakby ona jest wykrywana, zobaczcie, ten program jest wykrywany przez e, resztę sprzętu w naszym komputerze jako kamerka internetowa, rozumiecie, program jako kamerka internetowa, a ja w tym programie namy sobie ustawiam różne rzeczy, co też może w lekcji. Logi Capture, tak to się bodajże nazywa, e, ale sprawdźcie, czasami czasami mogą odpalić inne kamerki, e, więc do przetestowania. Logi Capture. Zaraz wstawię na. na, 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 na du, du, du. Zaraz nam wstawię. O, widzicie, o przełączyłem tutaj. E, wstawię. O, to wstawię. Linka, dajcie chwilę. E, logi Capture. Ciach. No, i, i co? Ja mam na przykład jeszcze sztuczkę, wam powiem, jak macie komputery. Ten mój na przykład, on jest. Uwielbiam go. Uwielbiam go, ale on lubi się grzać, w związku z tym jest teraz położony na dwóch długopisach, żeby miał przewiew powietrza. Bo pamiętajcie, jakby. Nadawanie wideo to jest dosyć duży wysiłek, bo on musi kodować ten obraz, co powoduje, że no trochę to trwa, czy trochę to męczy procesor. Więc ja sobie czasami robię przewiew powietrza, czyli położyłem go na dwóch długopisach I, i widzicie, robi mi się taki tunel powietrza i, i nie jest taki aż mega, mega gorący. Dobra, ja wam teraz podaję link do tego oprogramowania LogiCapture. Logi Capture. Nie zapamiętam. Pani Halino, spokojnie, ze spokojem to ta transmisja nie ginie, to jest raz. Druga sprawa jest taka, że ja postaram się zebrać te wszystkie linki gdzieś tam w jednym miejscu, w tym poście, w opisie do góry i jak wrócicie tutaj na przykład jutro, no to już będą wszystkie linki do kliknięcia, czy to produkty, czy to te aplikacje, które wam polecę, też będą tutaj. Wiem, że są takimi trakami, ale ja wolę długopisy, wiecie, są mniej miejsca zajmują. Dobrze. Dawid prosiłby o taką możliwość w opisie może live linki lub nazwy sprzętów japek. Tak, w opisie postu później, dobra? E, umówmy się, dobra? E, że ja to zaktualizuję, ten opis postu, jak będziecie potem wracać do tego. Okej, okay, uwaga, jestem na Teamsa. I teraz e, pamiętajcie, tak samo może to być w Classroomie, w Discordzie, gdziekolwiek. Tu zaczynam lekcję i teraz zobaczcie, sprawa wygląda następująco. Kiedy macie Teamsy i chcecie pracować na notesie zajęć, czyli na OneNote, to tu klikacie notes zajęć, to jest bardzo ważne i musicie go sobie przygotować. Czyli ja sobie wezmę notę zajęć. O, widzicie, ja już tutaj uruchomiłem notes zajęć yy, i ten notes zajęć sobie tutaj po prostu jest. Yy, ja nie będę się przylogowywał w różne miejsca, ale chcę wam pokazać, jak działa notes zajęć. To jest cudowne rozwiązanie. Zobaczcie, mam zakładki tak w segregatorze. To jest mój brudnopis tylko dla nauczyciela. Czy wy widzicie wyraźnie? Yy, czy, wy, czy, widzicie, czy widzicie wyraźnie mój ekran? Czy może bez sensu, że ja siebie pokazuję? Słuchajcie. Yy, czy widać ekran Teamsów i OneNote wyraźnie? Eee, czy widzicie co klikać? Mega. Eee, zakładam, że chyba widzicie co? Hmm? Nie widzicie. No dobra, to, to ja się wyłączę po prostu bez sensu w takim razie. To ja zrobimy pełen ekran eee, tutaj. O, i teraz powinno być tak widoczne, że. Widzicie cały ten? Nie, zamazany. Dobra. Jak zamazane to musi się odświeżyć. Teraz tą nakładkę tekstową sobie wyłączę. Zobaczcie, i to wszystko robię w tym programie Logic Capture teraz, nie? Że przełączyłem sobie ekrany i tak dalej. I, i, i tu tak to działa. O, teraz właśnie znowu przełączyłem nie, ten, nie tą przeglądarkę. Minus pracy na dwóch komputerach. Słabo. No teraz może będzie lepiej widać. Zamazany. O matko zamazany. trochę zamazany bo właśnie coś widzę, że mi tak chwilowo spadł, spadła prędkość internetu na kablówce dobra, okej, okay, no to tak zostawmy tak jak jest teraz czyli jestem teraz na Teamsach Pamiętajcie, tu do góry macie różnego rodzaju rzeczy, tak? Wpisy i tak dalej. Tu mam notes zajęć. Jeśli go nigdy nie konfigurowaliście, to robicie po prostu, zakładacie sobie czysty notes zajęć i do danej klasy zobaczcie, co jest niesamowite. Kiedy już macie w klasie wpisanych różne, różne osoby w Teamsach, to kiedy teraz startujecie z notesem zajęć, to zobaczcie, każdy uczeń zostanie mu stworzona, jakby jego mm, prywatna zakładka. Cudowna rzecz. E, taka, taka bardzo, o, jeśli chodzi o indywidualizację pracy. Druga sprawa jest taka, że tworzy Wam się zakładka tylko dla nauczyciela, to jest Wasz brudnopis, żaden uczeń tego nie zobaczy. Miejsce współpracy, gdzie wszyscy możecie sobie rysować, to można włączyć i wyłączyć, żeby nie było tutaj problemów. E, no i ja sobie ten notes zajęć traktuję jako taki mój segregator, tak? Czyli, że tutaj mam jakby tak, te, te kolorowe przekładki e, i, i tu mogę sobie robić na przykład nowe tematy lekcji, a w temat Lekcji, zobaczcie, jest temat lekcji, no to ja mogę sobie tutaj. O, proszę bardzo, macie lekcję chemii. Tak, zakładam sobie tutaj. I tu są, proszę bardzo, na przykład temat, z czego zbudowane są atomy. Co jest fajne w notesach zajęć, ja mogę sobie te rzeczy przekopiować między jednym a drugim notesem. I co też jest fajne, jakby nie muszę tego robić milion razy dla różnych klas, tylko zrobię raz i potem sobie to kopiuję, przenoszę do innych klas. Czyli widzicie, ja teraz jestem sobie w notesie zajęć. I na tym będę pracował z uczniami. Teraz uwaga. Jestem na lekcji. Pierwszą, sprawę, pierwszą sprawą, którą robię, jest zaplanowanie spotkania. Czyli wiecie dobrze że lekcję z daną klasą, czy ja sobie robię spotkanie w kalendarzu i niech to będzie sobie lekcja chemii. Okay. A niczego tutaj więcej nie wpisuję, wpisuję sobie, że na przykład ona odbywa się, nie wiem, 19 i że będzie się odbywała tam, strzelam o godzinie, tak jak normalnie z planu lekcji, 10, strzelam sobie, nie wiem, 10.15, załóżmy tak, do tam godziny 11. Dobra, dotyczyć będzie wszystkich, którzy są na danych Teamsach, ok, tu mogę wpisać jakąkolwiek ważną informację, nie jest to teraz istotne i klikam sobie wyślij. Teraz, jakby dostaje, zostaje zaplanowane spotkanie. Pamiętajcie, najważniejsza rzecz, kiedy planujecie spotkanie, to potem klikacie w niej jeszcze raz od razu, kiedy powstaje się za, zostaje zaplanowane już, to klikacie w Teamsach jeszcze raz, klikacie opcję spotkania, bo one dopiero teraz się pojawiły. Opcje spotkania, i teraz w opcjach spotkania, które mi się otworzyły na innym monitorze, już Wam pokazuję, co się tutaj pojawia. W opcjach spotkania, no właśnie, yy, muszę się zalogować, wiecie, yy, w przeglądarce też yy, na swoje konto. Ja mam tych kont niestety tak dużo, że to czasami idzie się pogubić. Mój komputer czasami lubi się pogubić w tym, gdzie on już jest zalogowany. Dobra, i teraz zobaczcie, kiedy kliknąłem opcję spotkania, to jest bardzo ważne, kto może prezentować? Nigdy wszyscy, bo wtedy będzie bałagan pod tytułem uczniowie i nauczyciele będą się wzajemnie wyciszać i tak dalej. Zaznaczam tylko ja i klikam zapisz. To znaczy, że ja jako nauczyciel organizuję spotkanie, no i tylko ja będę mógł prezentować lub decydować o tym, kto będzie prezentował. Wracam sobie do Teamsów w tym momencie, tak? No i teraz co ciekawe. E, oczywiście teoretycznie lekcja powinna odbyć się w poniedziałek, ale nie będziemy tutaj siedzieć sobie do poniedziałku. Hmm. I słuchajcie, Bayer polega na tym. Ja nie jestem ekspertem od Google'a, jeśli mówicie, że da się to samo zrobić to spoko, totalnie wam wierzę, aczkolwiek moim zdaniem OneNote ma kilka fajnych rzeczy, których żaden dokument w googlowski nie potrafi. No i teraz zobaczcie. Tutaj pojawił nam się link, który możemy sobie kliknąć, żeby do, do, dołączyć do naszego spotkania. Dołączyć do spotkania możemy już od razu, bo jakby to jest jakby otwarty pokój w sieci do tego, żeby można było tam zacząć się pojawiać. I teraz jest lekcja. Rozpoczyna się ta lekcja. Ja sobie startuję tą lekcję siedząc przy komputerze. Eee, I. Okej. Okay. Eee, ty, ty. Tu sobie wybierę z, e, moje, moje urządzenia. Kamerka nie, ale. Kamerka przednia. Tutaj. Będzie mnie ewentualnie nagrywała. Tak, 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 że siedzę sobie przy komputerze w sali. Mogę sobie teraz wyłączyć dźwięk, żeby nie było hałasu, ale normalnie, oczywiście, w klasie, kiedy chcę nadawać dźwięk, no to wiadomo, że dźwięk muszę też włączyć. No i teraz mogę sobie dołączyć teraz, tak? Także klikam sobie dołącz teraz. Ja pracuję w aplikacji, to jest też ważne. To jest aplikacja Teams, a nie wersja przeglądarkowa, więc jeśli macie Teamsy. To uwaga, uważam, że powinniśmy e, pracować też w aplikacji zainstalowanej na Waszym komputerze, nie w przeglądarce. W aplikacji, jakbyście chcieli, to możecie sobie ustawić też to tło rozmazane. To jest w tym miejscu przed startem, można sobie to jakoś wstawić. E, dobra, ok. E, klikam, dołącz teraz. I teraz tak. Dobra, no i teraz zobaczcie. Zaczęła się lekcja. Ok, trwa lekcja. Teraz to, co widzicie, to jest już w zasadzie, w zasadzie lekcja w Teamsach. Mówię do moich uczniów w klasie, dzień dobry, teraz będzie nowa lekcja chemii i mówię do tych, do tych tutaj też, że będzie nowa lekcja chemii. E, I to, to wszystko się dzieje po prostu. I teraz uwaga, e, co ja teraz powinienem zrobić? Jeśli ważne jest to, żeby nauczyciel coś pokazywał, tak, siebie na przykład albo coś tam e, gestykulowo, no to robię to do tej kamerki i tutaj, do kamerki, która jest gdzieś akurat tutaj w komputerze, nie mam tutaj problemu, ja mam tutaj dosyć do, 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 dobre światło, więc jest, jest w porządku. E, ale w momencie, w którym Chcę zaprezentować moim uczniom coś innego i jednym i drugim. Eee... Wiem, ale to, jakby to, Pani Bożeno, to, że nie działa na każdym komputerze, nie jest to najważniejsze w tym momencie. Pamiętajcie o tym, że to no nie jest, to, to jest jakby taki dodatkowy feature, nie? Ale co ważne, w aplikacji możecie udostępniać dźwięk, w przeglądarkowej wersji Teamsów nie możecie udostępniać dźwięku, a tutaj można. I teraz właśnie o tym udostępnianiu będziemy mówili, bo nie będę Wam mówił tutaj, jak się w Teamsach prowadzi lekcje. Bo jak ktoś chce się nauczyć Office'a i Teamsów i wszystkich tych innych rzeczy, to zachęcam do skorzystania z naszego kursu. Polecam go serdecznie. Jest link w opisie postu, tam jest oferta dla rad pedagogicznych, na szkolenia, wiem, że teraz gorący okres jest. Tu miałem patrzeć, nie, tu mam patrzeć, bo teraz tutaj jest to aktywne. I, I totalnie Wam polecam, bo tam z Maćkiem Danielukiem nagraliśmy takie samouczki, w których krok po kroku pokazujemy, jak to wszystkie rzeczy sobie poustawiać i porobić. No dobra, ale teraz zobaczcie, ja zaczynam lekcję i... W momencie, w którym chcę sprawdzić obecność, uwaga osób na żywo, to też pamiętajcie o sprawdzeniu obecności, no to tu na lekcji jest łatwe do zrobienia. No, tam podnieść rękę i tak dalej. Ale teraz nie wiem, jakim kluczem będą oni podzieleni na przykład, no to drugą część muszę sprawdzić w online. I w Teamsach mam to bardzo łatwe do zrobienia. Zobaczcie, mam pokaż uczestników, i w tym momencie, kiedy mam pokaż uczestników, kliknę. Dalej. O, pojawia mi się z boku okno i w tych trzech kropeczkach, które tutaj się pojawiają, zwróćcie uwagę klikam sobie, tak samo w wersji przeglądarkowej też to będzie działało, też zobaczcie, co się pojawiło w aplikacji, nie zezwalę uczestnikom na wyłączanie wyciszenia, to też jest spoko, ale tu zobaczcie, pobierz listę obecności, czyli ja jednym kliknięciem mogę sobie pobrać Excela, w którym będzie cała lista obecności moich ludzi w online w tym czasie, nie? to pamiętajcie o tym, że to jest super sprawa, tak samo tutaj też mogę z tego poziomu tych trzech kropeczek i tych wszystkich uczestników zarządzać uprawnieniami, czyli kto ma, kto ma być tylko prezenterem, to też tutaj w tym miejscu mogę zrobić. A teraz jeszcze, żeby nie było tak gołosłownie, to ja dołączę do tego. Będę moim uczniem w online'ach za pomocą, za pomocą tableta graficznego, tak równie dobrze może to być za pomocą telefonu. Wchodzę sobie na, ta, na tablecie i wybieram sobie Teamsy. Co mój uczeń w tym momencie widzi? Zobaczcie, to też jest ważne. Nie? Zalogowałem się jako uczeń. ok, Loguję się. Mamy, Mam ciemne tło wybrane, więc może, może być gorzej widoczne. Wchodzę sobie na moje Teamsy ogólne. Zobaczcie, i on widzi tutaj na dole, widzi informację, że trwa spotkanie. Tu, i klikam dołącz. Jestem moim uczniem, teraz zobaczcie. Mój uczeń dołącza się, ja sobie obrócę kamerę, obrócę sobie tego, tego tabletu, o jest. Wyłączam mikrofon, yy, wideo włączone i klikam dołącz. I teraz mój uczeń się dołączył. Zobaczycie, widzicie? Jan Kowalski się podłączył, Jana Kowalskiego widać. Ja sobie odłożę ten tablet Jana Kowalskiego na bok. Jan Kowalski widzi mnie na lekcji. Matko Boska. Powiem wam, dzisiaj wymyślam naprawdę cudowne rzeczy, żeby nie było niejasności. Um, uruchomię obraz Jana Kowalskiego. Zobaczcie, Jan Kowalski widzi mniej więcej takie rzeczy. O, proszę bardzo. To jest Jan Kowalski. Teraz co, robi, co widzi nauczyciel, żebyście się nie pogubili? Uwaga. Nauczyciel teraz, ponieważ nas jest tylko dwóch, yy, widzi yy, ekran Jana Kowalskiego, Jan Kowalski widzi odwrotnie. Jan Kowalski widzi mnie na głównym ekranie, a ja widzę jego. Kiedy byłoby Was więcej, to w tym miejscu, gdzie jest trójka tutaj, te trzy kropeczki, yy, gdzie jest więcej działań, możecie sobie ustawić inny yy, widok, dużą galerię albo nawet tryb tak zwany yy, razem, gdzie w sali takiej audiencyjnej, znaczy wykładowej jesteście jakby sztuczna inteligencja układa Was na różnych fotelikach, ale to działa tylko na komputerze. Yy, dziękuję Panie Elżbie to za Polecenie kursu. No właśnie, słuchajcie, i teraz zobaczcie, jest mój uczeń, mamy, mamy wygląd, tak? Mogę się z nimi przywitać, a teraz ja udostępniam, zobaczcie, udostępniam teraz ekran. I to jest bardzo ważne, co ja udostępniam. Udostępniam im w tym momencie, jeżeli pracujecie na dwóch ekranach, to teraz uwaga, klikam sobie udostępnianie i wszyscy widzicie, co się teraz dzieje. Hmm. Dobra, zobaczcie, tak wygląda ekna, ekran udostępniania. E, dlatego w aplikacji, w Teamsach, jak będziecie pracowali w aplikacji, to tylko tu macie możliwość udostępniania dźwięku. Kiedy to się może przydać? To się może przydać na przykład wtedy, kiedy puszczacie jakiś dźwięk, jesteście językowcami, puszczacie jakiś dźwięk ze swojego komputera, e, jakąś, nie wiem, mp3, czy coś z multibooka, cokolwiek, co ma dźwięk. I wtedy e, tylko w aplikacji, jak włączycie to, to będziecie uwzględniali Transmisję dźwięku z, ze swojego komputera również do sieci. Czyli pamiętacie, w przeglądarkowej wersji Teamsów tego nie można zrobić, a tutaj można to zrobić tutaj za, za pomocą tego. No i teraz zobaczcie, dlatego, że mamy podłączone dwa monitory, widzicie? To ja mam tutaj dwa screeny, czyli dwa pulpity do, do, do wysłania, i dlatego wam polecam w tym momencie, jeden tak jak wam pokazałem wcześniej, jeden komputer to będzie taka wasza reżyserka. To, co teraz, to, co tu widzicie, to będzie na tym drugim monitorze, a na kolejnym, na, znaczy na jednym monitorze, a na drugim monitorze, eee, na drugim monitorze. To, że słuchajcie, macie mm, na przykład OneNote, One albo przeglądarkę, albo multibooka, co chcecie zrobić, tak? I teraz zobaczcie, ja y, udostępnię ekran, y, akurat ten pierwszy, bo tam widzę was, w sensie nie, mogę, nie mam trzech ekranów, y, więc y, a Wy na lekcji wystarczą Wam dwa. Jeden będzie leciał na rzutnik, który, ten, który teraz udostępnicie, ten, na którym będziecie na przykład mieli notes zajęć podłączony. Ja sobie zrobię tutaj screen pierwszy. I teraz zobaczcie co się Jan Kowalski dostaje transmisję całego mojego monitora i taką czerwoną ramkę, o, czy czerwona obwódka pokazuje, że cały ten ekran jest transmitowany w sieci. O. Dokładnie to się teraz wydarzyło i teraz wy to widzicie to samo, nie? Jakby transmituje cały ten ekran. Panie Lidio, to nie jest skomplikowane. Naprawdę. W Teamsach klikamy udostępnij ekran i pamiętajcie, teraz wysyłamy na rzutnik to co widzimy. A ja otwieram sobie na tym ekranie zobaczcie co? No to jest zajęć. Widzicie? I teraz w tym notesie zajęć, co widzą moi uczniowie, którzy są w klasie? Oni widzą na rzutniku dokładnie ten sam notes zajęć, im się to zapisuje od razu też jednocześnie, a ci na w sieci też widzą ten sam notes zajęć, też im się to zapisuje jednocześnie. I teraz ja sobie tutaj stworzę e, jakąś nową stronę, tutaj widzicie, tutaj mam moje notesy zajęć, widzicie, moje klasy, tu są moje klasy. E, ale nie będę już rozwalał, nie będę dzieciakom niczego, do, niczego nowego dopisywał. Można sobie stworzyć nowy notes, zajęć na OneNote. To, co widzicie teraz, to jest aplikacja OneNote dla Windowsa 10, po prostu. Ja tutaj jestem zalogowany, widzicie, patrzcie, klikam sobie Dawid Łaśński. cyk, i w tym momencie zobaczcie, co mi się pojawia, pojawiają się wszystkie konta. Mam prywatne konto i tu mam prywatny notes sobie założony i mam moje wszystkie konta służbowe, czyli jeżeli macie konta OneNote OneNote, znaczy konta w ofisie szkolnym, to możecie spokojnie to wykorzystać, ale co jest ważne, możecie też na OneNote prywatnym e, działać, ze spokojem, też, tam, też Wam to styknie, nie? E, ten, ten, ten prywatny. I Janek dokładnie widzi wszystko to, co teraz ja klikam, pamiętajcie o tym, nie, że Janek i wszyscy pozostali w internecie, ponieważ udostępniam im ekran, widzą to, co ja. Klikam sobie nową stronę, tak, pod, robię sobie jakąś lekcję i tutaj robię pierwszy punkt e, materiału do lekcji do lekcji. Oczywiście warto byłoby, słuchajcie, żeby przygotować sobie ten notes zajęć e, wcześniej, nie? Czyli to nie jest tak, że teraz ja go na lekcji tworzę, ja na lekcji po niego sobie dopisać. Różne rzeczy tutaj. A ja wam pokażę, jak, ja chcę wam pokazać, kiedy jest proste. Ten notes zajęć jest zainstalowany, w, mówię, w Windowsie 10, poszukajcie sobie OneNote'a e, i to będzie działało. Jak się zlogujecie, to normalnie będziecie mogli sobie pobierać te notesy zajęć, które otwarliście sobie w innych klasach. Notes zajęć też ma możliwość rysowania, dlatego, jest, dlatego dla mnie jest on taki niezbędne, bo ja w tym momencie zobaczcie w panelu rysowania, kiedy miałbym tablet graficzny. Oczywiście myszką też mogę pewne rzeczy zaznaczać, ale mogę sobie zobaczcie za pomocą e, rysika, zobaczcie co ja teraz zrobiłem. Ja teraz sobie rysuję pewne rzeczy, e, mogę sobie tam oczywiście laptopa obrócić, ale nie jest to teraz najistotniejsze. Mogę sobie zobaczcie pisać i teraz co się dzieje? Wszyscy w sali i e, wszyscy w sali oraz e, ci w sieci. Czyli mój Janek dokładnie na żywo widzi dokładnie to, co ja teraz robię na ekranie. Przy okazji zapisuje mi się cała ta, cała not, not, not ta notatka w notesie danej klasy. Rozumiecie? Czyli. Wybieram sobie i dlatego pokazałem Wam notes graficzny, znaczy tablet graficzny, do tego, żebyście, jeśli nie macie oczywiście komputera z rysikiem, to na tablecie graficznym dokładnie to samo zrobicie, tak? Czyli możecie się podłączyć i możecie sobie pewne rzeczy tutaj oczywiście w tym łanocie pozaznaczać, e, popodkreślać. To bardzo proste do tłumaczenia jest e, i bardzo wygodne, ale notes z zajęć, e, tak, podsumowując, dzięki Michał że cały czas mnie to. E, <laughs> Wszystkie klasy. No właśnie, nie dokładnie tak. E, dzięki Michał, że mi pomagasz. E, słuchajcie, no te zajęć to notowanie, ale pamiętajcie, siedzę przy komputerze i widzi to jedna i druga grupa. Ta grupa, która jest ze mną w sali, widzi to na rzutniku. Ta grupa, która jest ze mną w online, widzi to na Teamsach, bo udostępniłem im ekran, ekran. i widzą mnie gadającego, bo mówię wam cały czas Janek tutaj. E, o, wy tego nie widzicie, ale tam na różniku to jest właśnie zobaczcie, podgląd Janka. Janek widzi na swoim laptopie, czy też tablecie, czy telefonie, widzi dokładnie to, co chce mu udostępniać i, i to jest niesamowite. Ale notes zajęć to, to nie tylko oczywiście mm, pisanie, chociaż to jest jedna z najważniejszych rzeczy, ale my możemy tutaj wstawiać całe dokumenty PDF. Słuchajcie, normalnie cały PDF możecie tutaj wstawić, zobaczcie, jako plik i on się wdrukuje wam tutaj jako materiał zajęć, także można tutaj wstawić i zdjęcia, i pliki PDF, i tak dalej i tak dalej. Ja jeszcze na te zajęć powiem wam za co bardzo lubię. Poza tym, że mogę tutaj oczywiście pisać i dodawać następne strony, to to nie ginie. Mogę kopiować, bo zobaczcie, ja mogę sobie teraz kliknąć prawym na taką lekcję, którą przygotowałem i zobaczcie w aplikacji zainstalowanej OneNote, mogę zrobić przenieść kopiuj i w tym momencie wybieram sobie, zobaczcie, inną klasę. Proszę bardzo, zobaczcie, widzicie, ja mogę sobie wybrać, na przykład, że ten notes z zajęć idzie do tematów lekcji z chemii. I ja go sobie tutaj przenoszę do tematu, na przykład do daną stronę, do bezpieczeństwa na lekcji. Mogę go przenieść, czyli znika w tym, w tym momencie, tam gdzie ja go napisałem, lub skopiować, czyli będzie tu i tu. Dlatego, jeżeli ja raz zrobię taki notę z zajęć, to ja mogę go wielokrotnie, wieloklasą udostępniać. Ale za co go jeszcze lubię? Jest taka strona, wejdę sobie na nią, ph.ed colorado. Nie wiem, czy znacie, ale pewnie znacie. No Notesie zajęć współpracuje z Quizizem, bodajże z Quizletem, jak pracujecie na tych różnych rzeczach i można osadzać w Notesie zajęć w środku bez wychodzenia na żadnej innej zewnętrznej strony różne treści interaktywne. I zobaczcie, wchodzę sobie na chemię i wybieram sobie jakiś, jakąś symulację. Pamiętajcie, że to jest oczywiście to, żeby przygotować sobie taką lekcję trochę wcześniej i z niej sobie korzystać, nie? Wybieram sobie o, budowa atomu, te z piątką działają, od razu Wam powiem wprost, nie? jakby jeżeli chcecie na przykład udostępnić, to się zająć, to te na, na HTML5, nie na Java, te, te się nie osadzą, ale te z taką piątką na dole będą, będą działały. Wybieram sobie budowę atomu, symulację oczywiście i teraz zobaczcie, nic tutaj nie robię, biorę sobie ten link do tej symulacji, robię prawym kopiuj, dla mnie to jest w ogóle petarda, słuchajcie, ja teraz wchodzę sobie w notes zajęć i tutaj, zobaczcie, kliknę gdziekolwiek w treść, klikam prawym, wklej. I zobaczcie, co się teraz wydarzy. Eee, o, notes zajęć rozpoznał, że to jest treść interaktywna. Ja nigdzie nie wychodząc, żadnego linku nie klikając, mogę sobie odpalić tę animację wewnątrz notesu zajęć. I znowu to widzą wszyscy teraz to, co teraz będę robił. Czyli zarówno ludzie, którzy siedzą przede mną, te 10 osób na przykład, które przyszło do, do klasy, jak i ci, którzy są online. Dlaczego? Bo teraz to, co widzicie, ja przecież udostępniam e, w sieci. I ja mogę sobie teraz, zobaczcie, ze spokojem zbudować tutaj e, atom wodoru, tłumaczy, tłumaczyć to wszystko uczniom. Mało tego znowu, biorę sobie pisak. I pisakiem sobie teraz wybiorę sobie jakieś inne, oczywiście tutaj coś tam, mogę sobie tutaj porysować, pozaznaczać, że jesteśmy na budowie atomu. W ogóle no. Rewelacja. Jeżeli. No, no tak, jeżeli hybryda, hybrydowe nauczanie, to tylko z notesem zajęć. Czyli mamy symulację, która działa sobie w ten sposób, ale znowu biorę sobie, wchodzę sobie na jakąś stronkę internetową, którą, na której mamy treści internetowe, znaczy treści edukacyjne, może to być YouTube, już kończymy, pomału. Wiem, że wiem, że jesteście zmęczeni, ale pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Wszystko co teraz robię transmituję oczywiście tak jak u was tak transmituję moim uczniom. To nie ma nic w tym złego, że ja mogę wejść sobie teraz na YouTube'a w trakcie lekcji i na przykład poszukać sobie tutaj e, materiału o nie wiem budowa atomu na przykład, nie? Zobaczcie, budowa atomu. Klikam sobie budowa atomu z YouTube'a i e, a co tam zalokujemy swój kanał na YouTubie oczywiście. Wchodzimy sobie tutaj. I ciekawostka jest taka, że zobaczcie, na YouTubie jak mamy mamy filmik o to ja nie chcę oczywiście go teraz oglądać z moimi uczniami, ale mogę go um, udostępnić, żeby mogli sobie z notesu zająć go pobrać i zobaczyć. E, co jest ważne, e, nie wiem czy wiecie, że na YouTubie e, mogę oczywiście udostępnić cały film, czyli kliknąć udostępnić i wtedy będzie to leciało od początku. Lub jeśli jest jakiś konkretny fragment, załóżmy tutaj, nie wiem, 32 minuty, 39 Sekund. I ładnie od tego momentu, żeby moi uczniowie, jak klikną, odgrywa. Odtwarzaj, to w tym momencie będzie im się odpalało dokładnie, te, odpalał ten fragment z YouTube'a. To tutaj macie ten guzik, udostępnij, cyk. I teraz zobaczcie, jak skopiujecie ten link. Tutaj cały, to cały film mi się odtwarza. Ale jeśli chcecie konkretny fragment, jeżeli zastopowaliście sobie filmik na YouTube na tym fragmencie, zobaczcie, to tu jest taki napis. Rozpocznij od 3239. Zaznaczam to sobie haczykiem. Pojawia mi się tutaj w linku taki dodatkowy opis, że T równa się 1959 sekund, bo to jest taki znacznik sekundowy. Jak teraz to sobie skopiuję, daj żeby się udało. Teraz wchodzę z powrotem na notę z zajęć, zobaczcie. I znowu gdzieś tam, oczywiście, wklejam treść, mogę pisać tutaj. A teraz zobaczcie, a teraz. E, obejrzyjcie, obejrzyjcie poniższy, poniższy film. E, oczywiście tam powinienem wpisać im jeszcze do której, do której minuty, ale zobaczcie, co się teraz wydarzyło. Wkleiłem tylko ten link i osadził mi się film do OneNote'a. Czyli zobaczcie, co ja mam. OneNote to pisanie, rysowanie, osadzanie grafik, takich prostych rzeczy, pisanie tekstów, tabelek, co tam chcecie. Tak, macie tabelę, takie proste rzeczy. Mogę zrobić animację i pracować na tej animacji, mogę osadzać w jednym notesie zajęć filmik i moi uczniowie mają do tego też dostęp. Pamiętajcie, jeśli zrobię, jeśli zrobię to z poziomu Teamsów, to oni, jeżeli ten notę zajęć tworzę w Teamsach, to oni też jak zalogują się do Teamsów z poziomu tableta czy czegokolwiek innego, też mogą to sobie tutaj odtworzyć. To nigdy nie zginie. No i jeszcze dodatkowo, jakbyście chcieli, no to też można włączyć nagrywanie dźwięku, czyli sobie kliknę na przykład gdzieś z boku, zobaczcie. Tutaj. I to się wskoczyło, przepraszam. O, dobra. I zobaczcie, mogę sobie teraz. To, co teraz się dzieje, to ja teraz nagrywam dźwięk. Kliknę tam nagrywanie. Robiłem wstawianie dźwięku. I teraz zobaczcie. Ja teraz mówię sobie coś i nagrywamy się tutaj do notesu zajęć notatka głosowa. Rozumiecie? nie? Ten notes zajęć mogę odpalić w telefonie, czy gdziekolwiek indziej będę chciał. Robię zatrzymaj. I ta notatka głosowa, zobaczcie, tutaj się pojawiła. Mogę sobie ją w każdej chwili odtworzyć i ona będzie sobie leciała. Mój uczeń też może ją odtworzyć. I zobaczcie, mogę sobie teraz... To to teraz Dobra, eee, czyli jeżeli chodzi o hybrydę, gdzie mamy połowę klasy tu i tam, to mówię Wam, odpalacie sobie jakikolwiek komunikator internetowy, w sensie taki, jaki macie na przykład, czy to może być Google Meet, no, czy to Discordy, czy Zoomy, ale pracujecie, moim zdaniem, na OneNote. dlatego że pamiętajcie, OneNote pozwoli Wam notować i Wasza notatka zostaje i Waszym uczniom możecie ją udostępnić, jeśli na przykład nie macie możliwości... Hmm, jeśli nie macie notesu zajęć, bo nie macie Teamsów i Office'a w szkole, na przykład, a polecam Wam jednak to zrobić, to w tym momencie tu macie też guzik, jeżeli to jest prywatny notes zajęć, który macie, zobaczcie, prywatny, tak? Czyli mam kompas z Windowsem 10 i dostaję przy okazji OneNote, loguję się na prywatne konto, to mam tutaj taki guzik udostępniń. i w tym momencie, podpowiem Wam, jak można to zrobić, można sobie wysłać to. Proszę bardzo, najpierw wysyłacie i nie, że możecie edytować, jako uczeń powinien na razie tylko móc wyświetlać. I możecie tu wpisać adres, na przykład swój, i na ten swój adres e-mailowy dostajecie link. Do czego? Do tego na no to, zajęć. Po prostu. I ten link możecie udostępnić innym dzieciakom, i oni też będą mogli to wyświetlić w przeglądarce. Cały ten notes zajęć. Pam, pam. Czy OneNote można połączyć z Classroom? No właśnie nie. E, tutaj mówię o tym, o tym, że możecie założyć sobie prywatny notes zajęć i tutaj wysłać do siebie link do tego notesu zajęć, do tego OneNote'a i wtedy udostępnić ten link, który dostajecie na swojego maila e, uczniom w Classroomie. Idzie to obejść, nie? ale, ale to, to wymaga trochę główkowania. Mówię, ja zobaczcie, jeżeli ja pracuję na notesie zajęć, to moje wszystkie klasy mają tak posegregowane, zobaczcie, materiały, nie? że wchodzić sobie klasa BSO Eee, klikam sobie na nich, czytam AWPM. Wybaczcie, ale mi komputer trochę zamula, bo naprawdę dużo pracuje. Jest gorący, także mógłbym tutaj jecznicę ugotować. Eee, Usmarzyć. Sobie łyknę herbatki, wiecie, bo się mocno podekscytowałem. Nie chcę mi się jak na złość, widzicie teraz, no, te zajęcia odpalić, ale, ale co jest niesamowite, też na, w czasie rzeczywistym to w ogóle się pojawia. Mm. No nie chcę się przełączyć. No dobra, to ja teraz kończę udostępnianie tego ekranu. Pyk. Eee, dobra, wróciłem do Teamsów, zobaczcie. No i teraz tak. Kiedy skończyłem, no to teraz mogę tak samo tutaj przed kamerką puścić sobie różne rzeczy. Eee, jestem w stereo, to co widzicie teraz, bo Janek cały czas jest na lekcji. Janek cały czas jest na lekcji, Janek widział cały czas to wszystko, co rysowałem. Eee, ważna rzecz której zapomniałem wcześniej, ale to też nie było na nasze, na nasze meritum, oczywiście warto byłoby włączyć sobie nagrywanie, nie? czyli jeżeli jesteście w Teamsach albo w Micie, ma taką, macie taką możliwość, to kiedy zaczynacie wskazywać, opowiadać tę treść lekcji, no to klikacie rozpocznij nagrywanie, no i wtedy nie dość, że macie notę z zajęć zapisane, to jeszcze macie nagranie z, tego, z tej lekcji dla tych, którzy byli w jakiś sposób nieobecni. Pamiętajcie, że nagranie po 20 dniach znika z Teamsów. To jest bardzo ważne, nie? Po 20 dniach znika z Teamsów. Ja teraz rozpocząłem to nagrywanie, trochę za późno, ale to nie jest najważniejsze. Dlatego mówię Wam, jakby nauczanie hybrydowe wymaga ogromnego ogarnięcia. Wielu rzeczy, naprawdę wielu elementów. I nawet dla mnie jest to trudne. Nie, nie to, że jakoś tam się wielce wywyższam, tylko chodzi o to, że to jest naprawdę wymagające multitaskingu na level hard, nie? E, żeby to wyszło dobrze i nikt się nie pogubił, ale założenie jest takie, że nauczycie się przykleja do komputera trochę, tak, bo, bo z poziomu komputera jest w stanie dotrzeć do tych, którzy są tam w klasie i dotrzeć w online. Kiedy stanie od komputera, już traci tych, którzy są z online. Nie wierzę w to, że jest w stanie to zrobić dobrze, e, będąc plecami do komputera. E, tak można pobrać te, e, te nagrania. Zaraz Wam to wszystko pokażę. I teraz zobaczcie, ja sobie teraz jestem tutaj i mogę zatrzymać to nagrywanie. Zatrzymam nagrywanie. Hmm, oczywiście mogę też udostępniać prezentację w PowerPoint, ale to nie to, jakbyście chcieli wiedzieć, jak to się wszystko robi. Słuchajcie, to wszystko naprawdę was od od do kursu e, mojego i Maćka Danieluka, kursy.nauczyciel e, Odsyłam. Zobaczcie, że można tam naprawdę ogarnąć. Jest 400 minut samouczków e, nagranych przeze mnie i Macieja, pokazujących widok i ucznia, i nauczyciela. Jak to wszystkie rzeczy ogarnąć? A jesteście przecież na tyle kreatywni, że znajdziecie swój sposób, bo każda lekcja jest inna i szkoła też jest inna. No właśnie, a teraz mam co taką sytuację, i teraz uwaga z poziomu aplikacji. E, chciałbym zakończyć to spotkanie. Czyli pamiętajcie, w aplikacji, jak kliknę opuść, to tak jakbym wyszedł z sali, a ci, którzy są w online, nadal się tam bawią. Czyli pamiętajcie, że w aplikacji Teams, zainstalowane na komputerze, klikam sobie te trzy, tą strzałkę w dół i klikam zakończ spotkanie dla wszystkich wtedy. Pach. I teraz uwaga, koniec co oznacza, że Janek i ja wyszliśmy z naszego spotkania. Janek, Jankowi też się w tym momencie wyłączyło na tablecie. Janek został przełączony z powrotem do okna Teamsów. To tak samo jak ja, zobaczcie, mogę sobie wejść na zespół. Jestem w ogólnym i teraz widzicie, co zostało po tym naszym spotkaniu. Było spotkanie i mogę sobie pobrać lekcję. Wygasa za 20, 20 dnia. Też pamiętajcie. Czyli warto sobie skolekcjonować takie lekcje, wrzucić na swojego OneDrive'a lub na streama, który też jest wewnątrz Office'a 365 i wtedy można udostępniać je uczniom w w Teamsach jeszcze raz. Kiedyś było tak, że z automatu się nagrywania, nagrania wrzucały, do, teraz do... tak nie jest, w związku z tym trzeba je pobrać, uczeń też je może pobrać, ale lepiej, żebyście wyjęli, też mieli oczywiście u siebie, wtedy możecie ucznia odesłać jeszcze raz do tego materiału i działać razem. Dobra, Janek też to wszystko widzi, że lekcja chemii została zakończona. On, widzicie, na tablecie sobie się podłączył. Ja mogę też na komórce się podłączyć, nie wiem, czy chcecie zobaczyć, ale to już chyba za dużo trochę. Wy, jako nauczyciel zalogowani na telefonie, jak macie zaplanowaną lekcję, to jest ważne, czyli najpierw trzeba ją zaplanować. Czekajcie, się rozłączył, już tutaj, bo ten ekran... Przełączymy się. O, dobra. E, tutaj miałem się przełączyć. OK. Chodzi o to, że jeżeli zaplanowaliście sobie w Teamsach spotkanie... Pach. E, Profeska, nie? Ha, profeska. To możecie też wejść do tego spotkania zaplanowanego z poziomu telefonu. To, co wam pokazywałem, bierzecie sobie telefon, logujecie się na Teamsach w swoim telefonie, wkładacie sobie tutaj w statyw, pyk, pik, pik, I wtedy transmisja jest niestety tylko i wyłącznie oczywiście obrazu. One to tutaj nie zrobicie, ale no jakby. Nadajecie, nie, klikacie dołącz, tak? I też działacie z poziomu telefonu i pracujecie sobie dalej. Też można to zrobić. Tylko pamiętajcie, że z poziomu komputera ustawiacie sobie to spotkanie, czyli planujecie je sobie w kalendarzu ta, taką lekcję. I kiedy już jest lekcja, no to wtedy odpalacie sobie na telefonie też Teamsy, tak samo jak Janek miał na tablecie na przykład w domu zrobione. I prowadzicie po prostu też tutaj. Będzie się nagranie robiło, tak? I uczniowie w onlinech będą was widzieli z poziomu telefonu. Ale czy to jest sens? Nie wiem. Nie wiem. Ja już bym wolał oczywiście z komputera, bo. Bo wtedy mogę też udostępniać im e, strony internetowe, programy komputerowe, robić różne rzeczy. I to pamiętajcie, wtedy nikt leci dla wszystkich, nie? To jest ważne, żebyście myśleli o tym, że udostępniam ten ekran, który jest na drugim monitorze i na rzutniku skopiowany. I w tym momencie faktycznie nie gubię żadnej z tej ekipy. To jest jedyna dla mnie, znaczy nie widzę możliwości zrobienia tego inaczej. Jeśli macie, to napiszcie w komentarzach. Dziękuję wszystkim, słuchajcie, którzy byli obecni dzisiaj. Wytrzymaliście, wytrzymaliście, słuchajcie, gdzie szukać kursu. Już wam mówię, już wam mówię, już wam mówię. Tutaj. Wytrzymaliście dzisiaj godzinę takiej intensywnej wiedzy. Wiem, że niektórzy z Was mówią trudne, ale ja powiedziałem od samego początku, że hybrydowe, gdzie pół klasy jest online, a pół klasy jest w sali, to jest masakra, dlatego że któraś połowa się rozjedzie. W sensie większość nauczycieli. Jakby e, na pewno skupić się na tych e, uczniach w klasie, co powoduje, że druga połowa i tak będzie miała nieprzerobioną tą podstawę programową z danego tematu, bo oni nie będą zaangażowani w klasę. Tak byście sobie postawili no, jakiś słup i on by sobie był na lekcji, a te dzieciaki jakby bez interakcji do niej, żeby oni czegoś wyraźniej słyszeli, nie widzieli, to momentalnie wyłączą komputer, nie? Po prostu nie dadzą rady tego skupić się. Po prostu tak to będzie działało. E, czyli nie będzie działało. E, dziękuję, Aniu. E, czy macie do mnie jakieś pytania? Cały czas mam podgląd na czacie. Zostaję, zostawmy sobie ostatnie dwie minuty na pytania Wasze. Pamiętajcie, żeby udostępnić też tego live, jeżeli uważacie, że był pomocny. Polećcie nasze kursy, bo w ten sposób wspieracie też moje działania. Jeśli, jeśli jakby przekonacie swojego dyrektora, czy siebie, że możecie dołączyć do naszego kursu Office'a, czy G Suite'a, czy innych kursów nauczycieli, które tam na platformie są też fantastyczne kursy. To też wspieracie rozwój nas, czyli nauczycieli, którzy dzielą się swoimi rzeczami w sieci. Nam zależy na tym, żeby to było jak najwyższej jakości, a bez waszej pomocy i bez waszego dobrego szeptu i udostępniania to się pewnie tak nie wydarzy. Więc tyle. Bardzo Wam dziękuję. Coś optymistycznego powiedz na koniec. A łatwiejsze zadanie. Powiem wam tak, wydaje mi się, że jest lepiej niż było w marcu. Znaczy, chciałbym, żeby była decyzja o zdalnym, bo ja wierzę, że w to, że zdalne jesteśmy w stanie ogarnąć. Hybrydy, hybrydy pół na pół nie jesteśmy w stanie, to, to się nie uda. Dobrze zrobić, tak wam powiem wprost, nie? Znaczy, da się, ale widzicie, widzieliście, ile to wymagało pewnych takich umiejętności cyrkowych, nie? I też doboru aplikacji, bo tu nie ma co kombinować z milionem aplikacji, absolutnie nie, to jest też ślepa uliczka. Ja wam pokazałem tylko dwie. Zobaczcie, pokazałem komunikator, w moim przypadku to był Teamsy, i w drugim momencie ten, o którego was proszę, żebyście stosowali, czyli OneNote. I, i to kombo pozwala zrobić wszystko, co potrzebne jest na lekcji, tak naprawdę. Tylko dodatkowo jeszcze technologia pod tytułem Dobry Dźwięk jakiś tam obraz e, i ten drugi monitor, monitor reżysera, tak, żebyście się nauczyli pracować na dwóch monitorach, że tu mam otwarte coś e, i widzę e, rozmowę moich uczniów na, na przykład na Teamsach i mogę też z nimi dyskutować, a tu mam OneNote przed sobą, który jest rzucony potem na rzutnik i widzimy wszyscy tego OneNote'a, ale reżyserka e, jest dla e, tego nadawania do internetu. E... Dobra, niech moc będzie z nami. Tak, tak, niech moc będzie z nami. Słuchajcie, jesteście niesamowicie, że Wam się chciało. Mm, adres strony, którą pokazywałeś, e, ale nie wiem, której strony, nie wiem, której strony, e, Stefanie, e, mam podać adres. Przypomnij nazwy kamerki: Logitech C920. Logitech C920 a potem może zrobię wam kurs właśnie jak korzystać z tej aplikacji Logitech C900, Logitech, Logi, Logi Capture którą wam wysłałem fajnie Beata, że pomożesz i zapytasz, zapytasz w dyrekcji, czy są zainteresowani zadzwonię do mojej żony jakby jeżeli chodzi o kontakt, tam jest podany numer telefonu do mojej żony, staramy się robić najlepszą rzecz dla, dla, dla polskich szkół, naprawdę z tymi kursami, no, one mają ogromne wzięcie nie będę tutaj ukrywał, ale jeżeli jeszcze nie dotarło to uważam, że gdzieś tam do waszych szkół i do waszych dyrektorów, że można się uczyć asynchronicznie czyli odpalić sobie kurs i przejść sobie filmiki razem ze mną i z Macieją w dowolnym dla was czasie i nauczyć się tyle razy, ile tego potrzebujecie do końca roku szkolnego, to to jest właśnie ten moment, żebyście mm, być może spróbowali zapukać do drzwi mówię, dyrektorze, za chwilę znowu walnie, a my jesteśmy nieprzygotowani. To może to jest dobra decyzja. Zamiast bawić się w szkolenia, to zrobić sobie szkolenia asynchroniczne, że każdy nauczyciel tworzy sobie konto kursanta i się uczy tego, czego potrzebuje z dobrze przygotowanych materiałów. Podpisuje się pod nimi ręcami i nogami, że są dobrze przygotowane. Wszystkie. Nie tylko nasz kurs, ale wszystkich innych twórców kursów też tam jest. Jestem skołowana. Odtwórzcie sobie, odtwórzcie sobie ten materiał jeszcze raz w przyszłości. Poszerujcie go też nauczycielom u siebie w szkole. Ja postaram go też się wrzucić na, na YouTube'a, i, i też będziecie mogli sobie spokojnie z niego działać. Leci świat. Dziękuję, Michale. Dobrze, że mogę na Ciebie liczyć. Dziękuję, Panielu. No właśnie, znowu to, to, to Pani Aleksandra pisze, fajne, ale znowu to ogarnąć, tak, tak, no to są następne kompetencje te tickowe, nie? wszędzie się głośno mówi o tym, że no tam polska edukacja jest taka do przodu, no ale kurczę, znaczy, że teraz posunęła się do przodu, tak, ona się posunęła do, do przodu, ale ona wymaga ogromnego wysiłku, żeby połączyć te wszystkie kropki, nie? i takiej biegłości w doborze narzędzi i w tej podłączeniu tego wszystkiego, nie, sporo musi się zmienić, ale coś się zmienia, jesteśmy tego częścią, w związku z tym trochę musimy, a propos tej dobrej, e, dobrego zdania na koniec, Słuchajcie Jesteśmy w procesie dobrej zmiany, jakkolwiek to brzmi, ale czy wy przynajmniej nie będąc dzisiaj tutaj jesteście realnie zainteresowani tym, jak zrobić to dobrze, w poniedziałek pewnie będzie plakat. Także życzę wam wszystkim, żeby plakat był bardzo mięsisty i żeby odpowiedział na wszystkie wasze i moje pytania, bo mam ich sporo. Tam, gdzie możecie idźcie na zdalne albo pół na pół szkoły, ale klas nie, dziela, nie dzielcie na pół, bo to jest trudne, trudne do zrobienia. Trzymajcie się. you